Złożyłam dziś wniosek do dyrektora szpitala o to, aby w zbliżającym się przetargu na usługi ochrony wymagał od wykonawców zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę. Dotarły bowiem do mnie niepokojące informacje na temat tego, że obecnie pracownicy są zatrudnieni bez podpisanych umów, a stawki są rażąco niskie. Otrzymują bowiem 3,70 netto za godzinę pracy. W związku z tym muszą pracować nawet 300-400 godzin, aby otrzymać minimalne wynagrodzenie za pracę. Tak niskie stawki wynagrodzeń popychają ich do desperackich czynów. Zdarzały się już kradzieże w tym szpitalu. Jeden z pracowników ukradł farbę, aby pomalować dzieciom pokój i został w związku z tym zwolniony. Więc wnioskowaliśmy o to, aby przerwać te praktyki wyzysku i o to, aby instytucja wzięła odpowiedzialność za pracowników ochrony. Przetarg zostanie ogłoszony na przełomie marca i kwietnia i liczymy na to, że nasz wniosek zostanie uwzględniony.